zawsze okres przedświąteczny, koniec roku, to też taki moment do pewnych podsumowań. Dla nas, dla naszego środowiska ten rok był bardzo znaczący. Najpierw wybory prezydenckie, które wygrał pan Andrzej Duda, obecny prezydent. Także to była wielka radość. Pamiętamy, prawda, pamiętam też zaangażowanie państwa. Dzięki wsparciu wielu osób udało się odnieść to wielkie zwycięstwo, które zapoczątkowało, otworzyło drogę do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Czas świąt to zawsze taki czas, kiedy spotykamy się tutaj i spotykamy się, bo tak naprawdę myślę, łączą nas nie tylko wspólne przekonania, ale też przyjaźń. Jesteśmy taką wielkopisowską rodziną, która zawsze tutaj przed świętami, zresztą spotyka się nie tylko przed świętami, ale te święta mają zawsze charakter szczególny. Ja z okazji zbliżających się świąt chciałem życzyć państwu, państwa rodzinom, by święta były czasem spokoju, radości, żeby był to czas, który spędzicie państwo ze swoimi najbliższymi. Uda wam się oderwać od tych wszystkich problemów dnia codziennego. No i później też czeka nas wkroczenie w nowy rok, kiedy będziemy znowu rok starsi. Ale proszę państwa, ten rok będzie dla Polski rokiem przełomowym, bo ten rok zdecyduje o tym, co będzie się działo przez najbliższe wiele lat. Dlatego życzę państwu wiele optymizmu i nadziei na to, że wszystko to, co zamierzaliśmy, zrealizujemy, że teraz zaczną spełniać się nasze marzenia o takiej Polsce, jakiej, prawda, marzyli nasi ojcowie, nasi dziadowie, i że będziemy żyli wreszcie we własnym kraju. Mamy świadomość tego pewnie wszyscy, że Polacy zaufali nam tylko dlatego, że przedstawiliśmy program, który chcieli Polacy, żeby był realizowany. Miejmy tego świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te wszystkie obietnice wyborcze wypełnić. A nie będzie łatwo, widzimy to każdego dnia, kiedy to odezwały się wszystkie chóry propagandystów, żeby ośmierciszyć, zniechęcić, utrudnić realizację tego, co obiecaliśmy. Może tutaj na ręce pani minister chciałbym przekazać życzenia wszystkim rządzącym, życzenia wytrwałości i roztropności. Wytrwałości, aby niezależnie od tych trudnych okoliczności dali radę. Wierzę, że tak będzie. Szanowni państwo, przed nami święta Bożego Narodzenia. Czas, kiedy wszyscy wyciszymy się, kiedy sprawy codzienności zejdą na dalszy plan, kiedy będziemy mieli wokół siebie życzliwych, kochających, najbliższych ludzi i kiedy spędzimy te święta w atmosferze i spokoju, i pokoju. Życzę takich świąt przepełnionych miłością, bliskością i rodzinną atmosferą. Wszystkiego dobrego na święta. A ja chciałbym państwu życzyć, wyciągając do siebie nawzajem dłoń, łamiąc się białym chlebem, miłości, otwartości, pokoju serca. Bo jeśli wszystkim tym będziemy dysponowali, każdy z nas z osobna, to będziemy się umieli tym dzielić z innymi. I o ile piękniejszy będzie wówczas świat, o ile łatwiej będzie wówczas realizować nasze marzenia. Podajmy sobie ręce i zaśpiewajmy kolędę. Wśród noc najciszy, głos się rozchodzi. Dobre.
witaj Zbawco, za narodami żyjesz i siadasz.